Jadę teraz orać. Tato mnie wysłał, żeby jednak tam podorać takie dwie niebezpieczne działki. Jedno wam pokażę, jak to naprawdę tam trzeba uważać. No, dojechaliśmy tą działeczkę. Nie wiem, czy widać, jaka tam jest góra. Zobaczcie, jakie tam są góry. Tam już są tylko pastwiska. Tu trzeba mieć sposób, żeby w ogóle wjechać na pole. Troszeczkę podniesiemy. Trzeba uważać, żeby traktora nie wywrócić. Wjechać na wprost. No i dziękuję ślicznie. Załatwione. Dobra, ja sobie na spokojnie zacznę orać, bo ja moi przyjaciele muszę zacząć tam na górze i orać do góry, żeby nie robić erozji niepotrzebnej. Także chwila skupienia, żeby to wszystko zacząć, żeby nie wywrócić ciągnika. Bo to nie ma żartów, na tej działce nie ma żartów. Ja specjalnie prosiłem tatę, żeby on tutaj nie jechał, bo jednak ja czuję się lepiej w 6R, zwłaszcza tutaj, jeżeli chodzi o sterowanie. On czasami może się pomylić i nie daj Boże coś kliknąć, nie wiem, gwałtownie podnieść pług i może być nieszczęście. Mówi się tak, ciągnik ubezpieczony, no i co z tego, że ubezpieczony, kurczę, to już nigdy nie będzie to samo. Trzeba obniżyć sobie ten balast, tak żeby trochę nad ziemią jechał i jest dobrze. No i dobra, już tutaj troszeczkę zaorałem. Ustawiłem sobie pług. I już wszystko mówię, co i jak. Orzę tutaj na 25 cm. Dlaczego tak głęboko, skoro cały czas orzę płycej? A dlatego, że jak jest płytka bruzda na tej działce, to po prostu wyrzucam je z bruzy, zsuwam się. Natomiast zobaczcie, jak to jest gliniucha, 25 cm, jedziemy 6 na godzinę i to jest wszystko, co ten John Deere, tu jest akurat jeszcze w miarę równe, i to jest wszystko, co ten John Deere potrafi nam dać na tej glinie, a tu jest naprawdę ziemia, no to zresztą widać, jak to się wszystko odkłada. Do tego jest jeszcze bardzo porządny kożuch z owsa. Na tej działce, tu jest 1,80 hektara, wytłukło mi 4 tony. Oprócz tego miałem bardzo dobry zbiór, więc gdyby nie ten deszcz, zresztą tak podobnie jak wszędzie. Już żeśmy wyjechali z gliny, można dać półbieg więcej. Tam była glinucha. Półbieg, i tu jakby nie ten deszcz, to byśmy, tak szacuję, no mielibyśmy rekord, bo to ta działka była najlepsza, to wam pokazywałem na społeczności wielokrotnie. Myślę, że około 5 ton. Pierwszy raz taki, pierwszy prawdopodobnie następny raz będę musiał czekać 10 lat na taki owies, bo to się nie zdarza często. No i zobaczcie, jesteśmy teraz na stoku. Zobaczcie, jak już muszę się utrzymywać. Już pługiem je dorzucam, no bo nie ma opcji. Jest blokowany pług na wszystkie możliwe sposoby. No i ja chcę teraz, zapraszam was wszystkich tutaj, rolników, którzy orzą na stokach, mają podblokowywane wszystko i im nie ściąga pług, i to on sam po prostu orze. Wspaniały ciągnik, wspaniały pług, podobnie jak są ciągniki, do które same paliwo produkują. Specjalnie mam balast nad samą ziemią, po to, żeby tutaj jak najniżej mieć środek ciężkości. No zobaczcie, to jeszcze nie jest najgorzej. No jesteśmy bardzo, bardzo mocno przechyleni, to jest bardzo duży dół, tu jeszcze będzie gorzej. Zaraz wam pokażę, jak w ogóle trzeba nawracać z takim. No tak jak mówiłem, owies, patrzcie, puszczał już zwariowany. Oczywiście żartuję, to jest niedokoszone
po tej burzy. Zobaczcie, jakie są, ile jest zwierzyny, jakie robią tutaj ślady. Nie ma zwierzyny w naszym kraju. No, także stok jest bardzo duży. Pierwsza skiba na równym polu była ustawiona na 45 cm. Jest wszystko poblokowane. Na zblokowanych odciągach, bez fasoli, no wiadomo, można byłoby jeszcze trochę bardziej przekręcić tę blokadę, 10 cm. Zapraszam Was, pokażcie mi, jak puk na takim zboczu nie ściąga odblokowany, bo ja jestem tego niesamowicie ciekawy. Chciałem to zobaczyć. No, widoki są przepiękne, no ale tu jest tak niebezpiecznie, zaraz Wam pokażę. Ciężko wejść do takiego ciągnika, jak ktoś jest tak przechylony. Kamera i tak tego nie odda. No ale co mogę zrobić? Tu dopiero kombajnem się fajnie kosi. No i teraz tak. Redukuję, zmieniam obroty i powolutku wypłycam pług i skręcam. O. Jak się już ustawię na wprost, pług do góry, bo go nie można teraz wywrócić ciągnika, obracam w miejscu. Opuszczam, tak żeby był przy samej ziemi. Chodzi o to, żeby ten środek ciężkości całego zestawu był nisko. No i będę tutaj powolutku wjeżdżał. Nie ma co się spieszyć. Jeden fałszywy ruch i może być bubu, dziadek, który tak to wywrócił. No, zaraz już powie, no nowe też tak się nie wywracają. Oczywiście, że tak się nowe nie wywracają, ale ja nie mam zamiaru tego sprawdzać. I lecimy. No, ściąga nas niesamowicie. Przy 7 na godzinę trudno skibę dorzucić. No nie jest dorzucona, nie ma takiej opcji. Brakuje tutaj przynajmniej 30 koni do tego pługa, na tą działkę. No ale pytanie, czy jaki jest sens ekonomiczny, no zobaczcie, jak tutaj ryjemy. Jaki jest sens ekonomiczny kupować ciągnik 30 koni mocniejszy? No to w przypadku John Deere'a minimum to byłoby, musiało być 655R. W podobnym wyposażeniu, no wiadomo, może troszeczkę by było bogatsze, bo ja jednak bym się skusił na Direct Drive'a. No ale to jest tam 400 tysięcy netto, no to jest prawie 100 tysięcy różnicy między sześciocylindrowym. Tego można jeszcze szczipować na 150, nie ma takiej potrzeby, to jest tylko jedna działka. Wiadomo, są też inne działki, gdzie muszę wolniej orać, jak teraz tutaj. Widzicie, wjeżdżamy w glinę. To widać, jaka jest glina. Tego się nie oszuka. Ciągnik może mieć 200 koni, to odczuje. Normalnie orzemy 8,5, schodzimy do 6 i to jest wszystko. To jest wszystko, co ten ciągnik da radę. No, ale to jest normalne. No. Całkowicie inny opór gleby. Chyba się to się odkłada jak masełko. A jeszcze dywan. Z owsa. Chciałbym tutaj przetestować jakiś inny ciągnik. It's too big. Size matters not. Look at me. Judge me by my size, do you? Tutaj nie ma takiego niebezpieczeństwa. Tutaj normalnie na iteku nawracamy. Kurczę, znowu się zaczynam. Będę do ranego wjeżdżał. A zaraz się przestawimy na obracanie. No i tak to wygląda. No, mimo wszystko ja tą działkę bardzo lubię. Ta działka jest bardzo wdzięczna. Tutaj jest dużo kamieni, zawsze trzeba pozbierać. To zazwyczaj jest 2 tony, 3 tony kamienia co roku do wywiezienia. Mniejszego, większego, no ale po prostu on musi być wywieziony.
No ale te pole odpowiednio zadbane naprawdę super oddaje plon. Mimo, że jest taki duży stok, a mam pola, gdzie jest stok, bym powiedział, mniejszy, też jest glina. No i kurczę, na tej glinie nie chce nic rosnąć, tak jak na tej społeczności wam pokazywałem. Ale kurczę, glina. Patrzcie. No 7 na godzinę, C3. No jest przeciążony, to widać. I tutaj jest, jeżeli chodzi o nachylenie wzdłużne, jest dość równo, więc ten ciągnik mimo wszystko nie powinien mieć tak ciężko. No ale to robi swoje, no tak jak mówię, no. Ziemi nie oszukasz. No zobaczymy, jak to będzie. No są jakieś tam perspektywy, ewentualnie jakieś tam dzierżawy dobrać. Ja już to mówiłem, mnie tam parę osób pytało, jaki bym ciągnik. No wiecie co? Ja dążę do tego, żeby dzierżawy, które mam dzierżawy, prędzej czy później kupić. Oczywiście no nie zmuszam nikogo. Jeśli ktoś chce sprzedać, to ja uczciwie chciałbym zapłacić i po prostu te dzierżawy wykupywać. Bo to jest jakaś tam budowa kapitału, inwestycja, no i całkowicie inaczej się do wielu spraw podchodzi. Także tych pieniędzy po prostu zazwyczaj cały czas brakuje. Czekajcie. O kurde. Powiem wam, że się czuję niepewnie. Pozdrawiam tych teraz, on mówi, że się nie skręca na postoju, no ale czasami jest tak, że trzeba. No. To będą takie trzy przejazdy naprawdę, gdzie robi się gorąco. Robi się gorąco, no ale musimy sobie radzić. Dobra, powolutku. Super. No i dążymy do tego, żeby te działeczki dokupować. A jakieś tam ewentualne dzierżawy. Oczywiście ja jestem na dzierżawy jak najbardziej zawsze otwarty. Z miłą chęcią wydzierżawiam również grunty. Ale teraz tak naprawdę ciężko jest o grunt z umową. Zazwyczaj to jest jakaś tam umowa ustna. Wiadomo, każdy wie, jak to wygląda, bo to na każdych wsiach, zresztą to widać w komentarzach pod innymi filmami u innych youtuberów, wszędzie jest tak samo. Wiadomo, na jakich zasadach się teraz dzierżawi. Ciężko jest ugrać coś więcej. I tu nie chodzi o to, żeby więcej pieniędzy zarobić, tylko samo to, że nie wiem, na jakiś dłuższy okres i tak dalej, i tak dalej. No. Także tak to wygląda z tymi tutaj działkami. No. Mam nadzieję, że jeszcze się uda jakoś tam poprawić, zwiększyć tą wielkość gospodarstwa. Są jakieś ku temu widoki. No ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że no, cały czas się remontuje, te magazyny trzeba szkolić, no bo raz ze wzrostem, wszystko musi iść po kolei, raz ze wzrostem ziemi muszą też się powiększać powierzchnie magazynowe. Wraz z powiększeniem się ilości maszyn muszą się powiększyć powierzchnie garażowe. No, to nie może być tak, że wszystko łapu-capu. Oczywiście, ja też zaczynałem od tego, że część maszyn u mnie stała pod chmurką, część w stodole. Stodoła była praktycznie ugnieciona, taka szlaka z błotem, a nie posadzki. Tam wszystko się waliło, ale jakoś z tego wyszliśmy. I oczywiście, no są różne sytuacje. No, my zaczęliśmy przecież od maszyn. I nie ma innego sposobu rozwoju, jak zacząć od maszyn. Jaki jest sens budować garaże, zamrażać pieniądze w magazyny, jak magazyny nie zarabiają i garaże. One zarabiają później, jak już jest zboże i można to przetrzymać i na tym zarobić. Najpierw muszą być maszyny, później trzeba zwiększać
areał, ale jak już się zwiększa areał, to trzeba wiedzieć, kiedy trzeba zacząć jechać dalej z jakimiś tam inwestycjami, nie tylko w ziemię, nie tylko w sprzęty. I to wszystko musi być jakoś tam z głową. Każdy musi znać swoją zdolność finansowania pewnych spraw. No, ja bym wcale tak teraz nie byłoby u mnie kolorowo, gdyby nie to, że mamy finansowanie, czy to przez pensjonat, czy to ja pracując we Wrocławiu. No to przecież to są duże pieniądze, które przychodzą spoza gospodarstwa, a które się pompuje, tak? To nie jest tak, że to wszystko przychodzi znikąd. A oprócz tego, no, jest ciężka praca, no, można było wziąć firmę do kostki? Można było. Tylko że ja za różnicę ceny między to, co ja zrobię, a co firma, mam teradiska Pottingera za 50 netto. To jest kupa pieniędzy, które można dalej inwestować. Także nie wiem, czemu zszedłem na temat taki rozwojowy, ale no po prostu tak mi jakoś naszło. Ale już super, jeszcze tylko z kilka przejazdów, no to tutaj widać, jaka jest góra. Jeszcze kilka przejazdów, już będę miał lajtowo, tylko będzie trzeba uważać, że tam ostatnia poprzeczka, no granicą jest ten rów, do którego wjeżdżałem. Trzeba dobrze wymierzyć, jak orać, żeby ostatni przejazd był w bruździe. I na całą szerokość pługa, żeby nas po prostu nie ściągnęło i żebyśmy nie spadli ze skarpy, bo to jeszcze tam jest niebezpiecznie. Zwłaszcza ja tam zawsze się obawiam, jak jadę headerem 3-metrowym i praktycznie jadę tym kombajnem przy samej skarpie. To jest, kurczę, powiem wam tak, no nie ciekawie, no. Jest w porządku, dobra. No i, no właśnie, no to ważna wiadomość. Prawdopodobnie test u Mateusza z kanału Kula się odbędzie. W takim razie, no nic mi nie zostaje mi innego, jak przeprosić za mój brak wiary. I gratuluję mu, że udało mi się to doprowadzić do końca. Złośliwe komentarze typu, że się próbował wybić. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zajmijcie się, panowie, czymś innym. Także no bardzo fajnie. Zróbmy test bez podtekstów, żeby nie było żadnych wątpliwości. Dowiedzmy się, jaka to jest prawda. Czy wygra jeden czy drugi ciągnik? Ja nie będę zdziwiony bardzo, czy jeden czy drugi wygra. Teraz to jest... Od tylu czynników zależy praca różnych sprzętów, że naprawdę jedno złe ustawienie i diametralnie wszystko się zmienia, także... Najważniejsze, że poznamy, tak myślę, w końcu prawdę. I będziemy mogli z czystym sumieniem polecać, nie polecać, kupować i być bardziej pewni tego, co wybieramy, no bo przecież o to nam chodzi, tak, żeby ten sprzęt kupić i być w miarę jego pewny, a nie usłyszeć, że sprzęt będzie chodził, a po roku nie chodzi, albo to są takie oszczędne ciągniki, a nie są, tak? No, różne są historie. Każdy wie, jak to jest. John Deere się mówi, że dużo pali, tak? Kiedyś była taka też opinia, że John Deere to jest ciężki ciągnik do pracy, a teraz z kolei jest druga opinia, że to tylko stare ciągniki John Deere, te nowe to w ogóle nie mają uciągu. No to wam Szoko chyba pokazał i wam powiedział, jak to wyglądało, że wiele rzeczy, o których się słyszy, to są zwykłe plotki. I po prostu trzeba je w końcu trzeba je wyjaśnić. I bardzo się cieszę, że ten test dojdzie do skutku, bo według mnie ta cała sytuacja zaczęła się robić niesympatyczna, nie w takich
powiedzmy na strojach, ona powinna być rozwiązywana, ale tutaj myślę, że każdy wie, kogo za tą samą sytuację trzeba byłoby obwinić, bo takie było wiele zachowań niepoważnych według mnie. Miejmy nadzieję, że to się już skończyło. Każdemu trzeba dać drugą szansę i oby to wszystko doszło do skutku. Także na dzisiaj to już wystarczy. Pojadę na drugą działkę, to może dogram drugiego vloga. Muszę wam trochę dawkować informacji. Może coś opowiem o tej nieszczęsnej ekologii. Na razie, do zobaczenia, cześć. No jeszcze postanowiłem się specjalnie dla was poświęcić i wam pokazać, co to znaczy podjazd pod górę dla ciągnika. Jestem na zakresie B, w tej chwili B4, prędkość 5,5 na godzinę. Jest teraz pod górę i to jest pod dużą górkę i to ciągnik czuje, to na wykresie jest około 80%. Wiadomo, to nie jest duża prędkość ani duża głębokość w tej chwili. Dopiero w tej chwili poszliśmy na głębokość, jaka była wcześniej. I mamy już prawie pełne obciążenie silnika. 3 km mniej niż zazwyczaj to robimy. Teraz, no wiadomo, doświadczeni operatorzy to sobie doskonale zdają sprawę, co znaczy podjazd pod górę, a tu może trochę materiał dla młodszych widzów, żeby zwrócili uwagę, jak siła ciążenia, pługa, ciągnika, opory toczenia kół i tak dalej, w jeździe pod górę przeciwdziałają ruchowi ciągnika do góry. Zobaczcie, już praktycznie muszę go wypłycić. Mamy praktycznie nowe. Widzieliście? No, nowe opony, 480 z przodu, 600 z tyłu, 7 ton wagi, tona na przodzie, lekki pług, 1300 kg. Zobaczcie, praktycznie tutaj stoimy w miejscu 3 na godzinę i to jest rydlenie, a nie dorywanie. Troszeczkę zagłębimy, znowu stoimy, troszeczkę podniesiemy. Jeszcze troszeczkę, jeszcze. I teraz podnosimy pług. Nie ma żartów. Tak? Chyba już wszystkim udowodniłem, co to znaczy podjazd pod górę. I tutaj naprawdę nawet nie konie mechaniczne miały znaczenie. Tutaj głównie chodziło o brak przyczepności. Zobaczcie, jeszcze na wszelki wypadek, to jest taka góra, jest postój, ale... Aha, bo teraz to jest tylko hamulec, już nie ręczny, tylko hamulec awaryjny. Idziemy z drugiej strony. Chociaż nie było tak płytko wcale. Już nie ma co płakać. Pod taką górę podjeżdżamy. Pozdrawiam.